Ludwik jest sklepem, który od zawsze istniał i zawsze powinien istnieć. Jest fantastyczny pod w zasadzie każdym względem. Obsługa pierwsza klasa. Panie są zawsze uśmiechnięte, jak się tu wchodzi, zawsze świeci słońce. Asortyment zawsze jest bogaty, ciągle coś nowego się pojawia. Zakupy robię od niepamiętnych czasów, czyli od 68 roku, jak tu mieszkam. I jestem zadowolony, obsługa miła, sklep jest zaopatrzony po prostu na 100%. Wszelkie artykuły, mimo różnych po prostu zawierów politycznych, utrzymał się i jest w dobrej kondycji. Czy jak się jest czystym klientem, to praktycznie się zna i ekspedientki znają klientów i klientki znają ekspedientów, więc to jest taka wymiana, to tak coś głupio powiedzieć, zażartować. No i w sumie no tak właściwie od zawsze było. Zmieniał się bardzo rzadko. Właściwie to były wymieniane tylko kobiety, które szły na emeryturę. A tak to tutaj nawet jeszcze jest parę osób, chyba ze dwie panie, które są jeszcze. Czyli pracują tutaj praktycznie no, za 40 lat. Biegało się, jako dziecko biegało się i gdzie tam co mama kazała kupić szklanki, spotki, a to idź do Ludwika, zobacz czy są. No są, no to kup. No, a kuzynka tu praktykę miała. No to też prawie 30 lat temu. No także fajne. No. Więcej takich powinnych być. A teraz wszystko poprzerabiali na banki, te Czucholandy i Bóg wie jeszcze co, i apteki. W dobie, gdy rynek opanowały supermarkety obcego kapitału, że utrzymał się ten sklep w dobrej kondycji, to jest cud. Jak sięgnę głęboką pamięcią, to gdzieś lata 80., kiedy tutaj pierwszy raz weszłam i zrobiłam wtedy jeszcze z mamą zakupy, a teraz regularnie samodzielnie. Tyle sklepów innych upadło, jest pustych lub zamieniono, zostały na Czucholandy, a jednak Ludwik utrzymał się dzięki mądremu kierownictwu. Krakowskiej Noc Poezji odbyła się Nowochódzka Noc Poezji Migowej. Wydarzenie wyjątkowe, dlatego że dostępne zarówno dla osób słyszących, jak i niedosłyszących i głuchych. W tym roku naszym tematem wewnętrznym był Julian Tuwim. Tłumaczymy poezję różnorodną Juliana Tuwima na polski język migowy. W ramach wydarzenia odbył się warsztat podstaw poezji migowej. Całkowicie odbywał się w języku migowym i był tłumaczony na język foniczny
oraz druga część, w której mówiliśmy o Tuwimie oraz deklamowaliśmy wiersze Tuwima, które były przekładane na język niewerbalny. Odcisnęło bardzo silne piętno na jego życiu i szczególnie, że w zasadzie żadnej z tych grup zarówno czuł, jak i nie czuł się u siebie. Ponieważ dla antysemitów zawsze pozostał Żydem, a dla Żydów Żydzi często mieli do niego pretensje, że zbyt mocno identyfikował się z kulturą polską i to brzemię podwójnej tożsamości Tuwim niósł przez całe życie.